Ja znów chciałem przedstawić swoje różne nowe i mniej nowe propozycje, sugestie, aktualne przemyślenia na temat tego, co się w świecie dzieje i stać może z naszym światem, z kulą ziemską i tak dalej. Proszę Państwa, przecież wszystko w świecie wygląda dość nieciekawie. I nie byłoby takie bardzo dziwne, gdyby zaczęło się dziać jeszcze gorzej. I oczywiście trudno przewidzieć wszystkie implikacje, jakie mogą nas spotkać, ale ja osobiście zastanawiam się nad tym, jak to jest z tymi przepowiadaniami, wizjami końca świata, a zwłaszcza z proroctwem Mariów na 21 grudnia bieżącego ponoć roku. Jeszcze nie tak dawno mogło się wydawać, że ten termin 21 grudnia jest wybitnie realistyczny. Jednakże w tej chwili wydaje się, że jest on nie całkiem aktualny, troszkę przereklamowany. Ale czy w tym okresie na pewno nic nie wydarzy się niezwykłego, groźnego? Czy na pewno się nic takiego nie wydarzy? Nie sądzę, by Majowie się całkiem pomylili. Raczej my nie najlepiej odebraliśmy ich przesłanie, chyba że nie umieliśmy odczytać ich układów astronomicznych, astrologicznych, które nam zostawili. Poza tym, to ustawienie wszystkich planet również w stosunku do Drogi Mlecznej i Czarnej Dziury Sagittarius może być tylko na przykład elementem jakiejś inicjacji pewnych zjawisk, zdarzeń, które może się rozwinąć bardziej gwałtownie lub trochę wolniej w niedalekiej przyszłości. Dlatego ja jestem daleki od lekceważenia Majów. Można by się oczywiście z ich proroctwa wręcz nabijać, gdyby niewiele różnych spraw dziejących się w świecie, różnych przepowiedni świeckich i religijnych, z Biblią włącznie, które wskazują, że jednak czas jest krótki. I trudno przewidzieć, co się wydarzy. Ale na przykład konflikt światowy, choćby na przykład od Syrii, Iranu czy Korei poczynając, wydaje się być naprawdę możliwy w bardzo szybkim czasie, wręcz niechcący nawet do wywołania. A tym bardziej, gdyby doszło do jakiegoś zamachu, katastrofy lotniczej. Jedna z przepowiedni mówi, że zostanie zabity jeden z czołowych przywódców i to nagle spowoduje wojnę. Tego też się nie da wykluczyć. To wszystko nie znaczy, że konflikt wybuchnie akurat 20-21 grudnia. Ale, jak mówię, okolice tej daty mogą być inicjacją wielu wydarzeń, też w zakresie świadomości ludzkiej, potencjałów energetycznych i różnych
układów astrologicznych, które będą oddziaływać silnie na rzeczywistość. A notabene liczba końcowa nowego roku 2013 brzmi dość groźnie, wręcz szatańsko. Ja osobiście uważam, że do końca jakby naszego świata, obecnej wersji cywilizacji, czy kościoła takiego, jakiego w tej chwili znamy, mamy gdzieś góra, najwyżej 2-3 lata, choć może to być czas bardzo krótki. Hindusi ponoć obliczali koniec naszej ery cywilizacji na luty czy marzec przyszłego roku 2013. A siostra Łucja z Fatimy miała powiedzieć zaufanemu księdzu, który to opublikował, oczywiście już dość dawno, że te wszystkie przewidziane w Fatimie rzeczy z katastrofami mają się wydarzyć do końca 2012 roku. Więc można się więc spodziewać raczej tylko lekkiego przesunięcia. Tak przynajmniej ja to interpretuję i widzę, biorąc pod uwagę wiele innych rzeczy, co się dzieje. A orędzia z Medjugorje też się definitywnie kończą i ponoć lada chwila ma się zacząć spełniać zapowiedzianych tam 10 tajemnic. Więc co nam zostaje? Jedni powiedzą bawić się i czekać na koniec. Ale sądzę, że lepiej jest poznawać znaki czasu, a przede wszystkim modlić się, przygotowywać, pościć, udzielać jałmużnie, prowadzić krucjatę różańcową i dokonać intronizacji Chrystusa Króla też w Polsce, bo to według między innymi Rozalii Celakównej jest gwarancja sukcesu i ratunku dla kraju, dla wielu ludzi w świecie. Amen.